Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie jeszcze z San Jose w Kalifornii, a za mną ewangeliarz, bo dzisiaj świętego Jana Ewangelistę, a słowo, którym się modlę, to drugi. Jan określa siebie w Ewangelii, którą sam napisał, jako drugi uczeń, który biegł do grobu. Kiedy sięgnąłem do tekstu greckiego, to okazało się, że nawet nie ma tam słowa drugi, tylko inny uczeń. Więc zobaczyłem jakoś na modlitwie Jana, który no, ma taką odwagę powiedzenia nie tylko, że jest drugim z apostołów, eksponując ten prymat Piotrowy, to pierwszeństwo Piotra, ale także nawet powiedzenia, że jest inny. Ale zaraz później Jan jest w stanie powiedzieć, słuchajcie, że jest nie tylko inny, nie tylko jest jednym z innych uczniów, nie tylko jest drugi, ale ma odwagę powiedzieć, że jest umiłowanym przez Pana. W tekście greckim jest powiedziane, że jest faworyzowanym przez Pana. No, mieć taką odwagę w sobie, żeby pośród wielu, wielu uczniów powiedzieć, że jestem faworyzowany przez Boga, że jestem faworyzowany przez Jezusa, że Jezus mnie umiłował na tyle, że stawia mnie wyżej od innych, no to naprawdę trzeba mieć ogromną odwagę i mieć świadomość, wielką świadomość miłości Bożej. Jan z jednej strony stawia się jako drugi uczeń i jako inny uczeń, zupełnie jakby rozmyty w pośród wielu, a z drugiej strony ma odwagę powiedzieć, że jest faworyzowany przez Pana. Genialne to jest, podziwiam za to Jana i dzisiaj modlę się tym jego tekstem, widząc wielkie jego poczucie tego, tej świadomość wielką, jak Bóg go kocha. Taką małą też podróż po kościele w San Jose. Żegnam się z Ameryką po tym rekolekcyjnym czasie tutaj i świętach. No i mam nadzieję już do zobaczenia z Europy, jak nie z Europy, podczas przesiadki, to już z Polski. Zobaczymy, jak to wszystko w drodze wyjdzie. Niech to słowo nas dzisiaj prowadzi, niech Pan Bóg nas napełnia swoim pokojem. Niech da nam przede wszystkim doświadczyć tego, że jesteśmy uprzywilejowanymi uczniami Pana i w tym niech nas błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.